brakuje tego węgla. No na pewno. A czy? No niech pan popatrzy, czy brakuje. Widzi pan tą hołdę tam za tymi drzewami? No widzę. No to brakuje, czy nie brakuje? Tak, dojeżdżamy do kopalni Silesia. Jest to prywatna spółka, poza wszelkimi strukturami PGG czy jakichś innych spółek Skarbu Państwa. A więc jak można się domyślić, kopalnia będzie sprzedawała węgiel tak drogo, po jakich cenach znajdzie jakiś nabywców na ten węgiel. A więc to się nazywa ceną równowagi rynkowej. No, zobaczymy. Proszę Państwa, właśnie jesteśmy przed zakładem górniczym Silesia. Jest to kopalnia prywatna, nie państwowa, nie należąca do żadnej spółki ani niczego takiego, tylko kopalnia prywatna, a więc taka, która się kieruje tylko i wyłącznie zasadami rynkowymi przy sprzedaży węgla. No i za chwilę się przekonamy, co to właściwie znaczą zasady rynkowe sprzedaży węgla, ponieważ właśnie rynek dyktuje, zasady rynkowe dyktują cenę węgla, jaka jest w Polsce. No i sprawdzimy, jak to wygląda w Czechowicach, ponieważ tutaj nie tylko kopalnia sprzedaje węgiel prywatnym, oczywiście takim indywidualnym odbiorcom, ale także urząd miejski jako gmina, urząd gminny będzie ten węgiel już wkrótce sprzedawał po zupełnie innej cenie niż kopalnia. No i sprawdzimy, zobaczymy, jak to wygląda, jak to się dzieje, jak to działa. No i teraz, czy kopalnia wytrzyma tą konkurencję, że tak powiem, gminy, tak, która będzie ten węgiel po prostu miała dużo, dużo taniej. Sprawdzimy to wszystko dzisiaj. Tak, poszukam jakiejś informacji, albo jestem pierwszy raz w życiu tutaj na tej kopalni. Tutaj jest jakiś biurowiec, no zobaczymy, co mi tutaj powiedzą. Dzień dobry, gdzie tu jest jakiś biurowiec? No chwilę mogę, ale w jakiejś to znaczy, tu jest sprzedaż węgla, nie? Słyszałem, że tu można za gotówkę kupić. Ja coś panu powiem. Ja tu mam numer, niech sobie pan napisze i niech sobie pan po ten numer zadzwoni. W sensie co? Nie ma wejścia do biura. Nie ma takiego czegoś? Nie ma takiego czegoś. Aha. Niech pan zadzwoni po ten numer. Ale może jest tam waga i pod tą wagę można tam wejść i zapytać się. Jaką wagę? No jakaś jest chyba waga drobnicowa, gdzie jest wydawka. Nie ma tutaj żadnej wagi drobnicowej, wyraźnie panu mówię. Zadzwoni pan na ten numer i się pan dowie, chyba wyraźnie mówię. Bo my nie wiemy, co się dzieje teraz. Nie no, ja jest tylko pytam, co to jest za numer, mi pan podał, co dyrektora, czy kogo? Proszę, to, co to za numer? To jest dział sprzedaży. Sprzedaży, węgla. No to, to pytam, no po co te nerwy? Po prostu wystarczy powiedzieć, no, że to jest dział sprzedaży, bo mi o to chodzi właśnie. Chcę kupić węgiel. Pan się tu trochę orientuje w tym? Bo tu jest gdzieś wydawka węgla, ale podobno nie na tej starej za torami. No, ale tam to po 1000 złotych? Ja, no więcej. To nie ta miejsko i no ta kopalniano. Czyli bo Silesia sprzedaje po 2800 no, z czymś. No o to właśnie mi chodzi. To musi pan wyjechać tutaj. Znaczy, gdzie powiedział mi na tej drugiej bramie. A wiem, jak tu jest druga, jak pan nie stąd. Pojedzie do torów. Tu pan pojedzie wzdłuż tego płotu. Pojedzie pan do samego końca. A, do końca, aha. Bo on mi gadał, że na drugiej bramie. No, a no, wiem, jest tu jest drugą. Ja właśnie byłem tam, ale no to może to, to jest może nie. Na tamtej bramie. Tamta brama to jest ten, co ja panu mówię, dla pracowników kopalni, aha, to po 1000 złotych. Co, jak to? To pracownicy mają po 1000 złotych? Pracownicy, tak. Tego zakładu. Ale to jest w ramach tego deputatu węglowego. Czy co, czego? Jeśli pan kupuje węgiel, to jedzie pan tam. No. Jako no ja rozumiem, człowiek no. Nie pracujący na PG. Ale na przykład, jak ja, pan jest, dajmy na to pracownikiem, no. Ja bym chciał kupić od pana, nie? No. To ja tak no, prywatnie mogę, prywatnie nie? Pan ode mnie może. Aha. Ale ja tylko mam 3 tony, tak jak każdy pracownik. Ale z ciekawości, bo czasami są tacy, co w blokach mieszkają. To nie dostają węgla. To nie dostają? To nie dostają tego. Nie dostają tego, to nie, tylko ci, co palą węglem. No a chyba, że ktoś mają, na gaz przerobił i ma... ci mają dodatek z urzędu wtedy.
No, te właśnie co było, te 3000, dla gazu chyba 1000 czy 2, już nie pamiętam, dla drzewa też jakieś tam kwoty były. No, a pracować tutaj też nie ma tak, że się pracuje, się dostanie. 3 miesiące trzeba już mieć przepracowane, a później zadeklarować przynajmniej rok pracy. Węgiel jest, to jest, zapisy zaś są, nie? Ja mam na poniedziałek, ale dzisiaj chciałem podpisać fakturę. A kierowca mógł odebrać go w poniedziałek. Czy to nie jest tak, że przyjedziesz i bierzesz? Nie, to jest na zapisy. To brakuje tego węgla. No, na pewno. A czy? No niech pan popatrzy, czy brakuje. Widzi pan tą hołdę tam za tymi drzewami? No widzę. No to brakuje, czy nie brakuje? To, ale to jest hołda węgla, czy to węgla. Jest... Na pewno to jest hołda węgla? No, tam jest hołda, po prawej pan zobaczy drugą. Ale to może być z węgiel surowy, czyli miał po prostu. 80% węglu surowym to jest miał, to nie jest węgiel. To już jest węgiel przetworzony. Przetworzony? To co oni z tym węglem robią? Jak co robią? Rząd zakazał przecież handlu węglem kopalnią, żeby to stało. Nie pan troszkę... Ale zakazał, zakazał. Pan wejdzie troszkę na internet, poczyta to. Ale to zobaczy. Ja czytam i wie pan, no. Że szukają wszędzie z Indonezji, z Australii. Niech pan popatrzy, z innych kopalń były filmiki ponagrywane, puszczone w sieć. Momentalnie to blokowali. Mówią, tak jest dosłownie tam. Mówią, że nie ma węgla. Chłop pokazuje całe stosy węgla. Na jeszcze tego nie widziałem, powiem szczerze. No bo to w momencie usuwali. Ale nie wierzę w to. No, oglądałem to dwa. Ale kto to może usunąć? To tylko YouTube może usunąć. No nie, no może to usuwają tego. Tacy właśnie. No ale YouTube, co to obchodzi YouTube'a? Ja no wiem, kurde. Co ich to obchodzi. Nie wiem, nie wiem. Nie wierzę, panie, że to jest... Wczoraj poszedłem, idę pan do sklepu, kupam piwo tyskie. Ona mi mówi, że piwa nie ma nawet na hurtowni. A deklarowali wcześniej, że nie będzie piwa. I teraz tego piwa nie ma. Ale co to ma wspólnego? No, cukier był. Przecież my są potęgą cukru. Gdzie jest ten cukier? No, potęgą to my nie są, bo to wszyscy Niemcy mają ten... Ale ogólnie cukru mówię, a nie ma cukru. Znaczy jest, ale po jakiej cenie teraz, nie? Aha, czyli chodzi o windowanie do góry. No właśnie, no właśnie. No ale rządowi przecież na tym nie zależy, bo oni muszą ten węgiel sprowadzić, no kurczę. No ale co sprowadzają? Badziew taki, co palnikami nie mogli go rozpalić? To tam TVN, to tam wie pan, to manipulacja jest. Ja widziałem drugi filmik, na którym pokazywał Stychów taki redaktor, jak to się pali tym węglem w piecu, no i w piecu się pali, to nawet nasz ziemowita na łopacie, no dobrze, się nie chciał palić, ale... a ziemowita jest dobry, dobrze, węgiel. Ale tu chodzi o kaloryczność tego węgla, co z tego, że on się będzie polił, to no, ja wolę drzewa pieprzać do no pieca. No ja rozumiem, no tylko że kaloryczność to już trzeba w laboratorium sprawdzić, wie pan, to już tutaj tak pan jest nie najlepiej sprawdzi. Kaloryczny węgiel. To tu... wiem, bo tu jest trochę taki jakby koksujący, nie? Bardzo dobry węgiel, ja tu biorę od wieków. Aha, no ale pan ma ekogroszek czy... Nie, normalny węgiel. Normalny węgiel. Bo na ekogroszek to nie bardzo chyba ten węgiel jest taki, że on za bardzo koksuje się. Nigdy nie brałem, bo nie miałem takiej potrzeby, żeby ekogroszek brać. Dobra. Mówię, tylko tam pan odjedzie, uwidzi pan dwie budki. Nie w pierwszej, bo w pierwszej jest strażnik, tylko druga budka przy wadze. O kurczę, zaskoczenie. Ale tu hałdy są wielkie tego węgla. Tak jak pracownik mi tutaj mówił przed chwilą spotkany. Rzeczywiście, są hałdy wielkie, ale tak jak ja rozpoznaję, to jest miał węglowy. To jest ewentualnie surowy węgiel tak zwany. Tam pracuje jakiś, to lepiej tutaj się ukryć teraz z kamerą. Tutaj stanąłem za budką strażniczą, widać kawałek tej hałdy węglowej tam między tymi budkami i płotem. No ale tutaj chyba nie bardzo można filmować. Ale w każdym razie po co ryzykować. To jest węgiel surowy. Mniej więcej od 0 do 50 mm, tak jak widzę tutaj na tej hałdzie. A więc to nie jest tak jak ów pracownik tam przed bramą mi powiedział, że to jest węgiel przesortowany. Ten węgiel dopiero jest surowym węglem i tam jest tylko około 20% grubszego węgla. Reszta to no niestety, ale to są miały węglowe. Prawdopodobnie nadające się wyłącznie na
do koksowni po prostu, jako surowiec do produkcji koksu. Tak to w tej chwili wygląda. Halo? Zwróciłem się do kopalni Siluzja? Tak. Ja mam takie pytanie, bo tutaj na stronie naszej oczywiście chodzi o ten węgiel. Czy na tą kolejki, czy na tą nie ma kolejek? To znaczy, raczej nie jest tak, że trzeba jakiś jest długi czas oczekiwania. Ja jedynie pod tymi numerami telefonu. Nikt inny po prostu panu nie udzieli informacji, bo ta firma działa tak jakby przy kopalni, ale oni sobie sami ustalają transporty, odbiory i tak dalej, a nie tutaj bezpośrednio u nas na Silezji. Ale to jest w ramach naszej kopalni, czy to jest jakaś firma? To jest firma przy kopalni. Aha. Kolejki mogą być, no nie wiem. To znaczy, na pewno pana nie załadują w ten dzień, kiedy pan przyjedzie, bo musi pan pierwsze dokonać przedpłaty, umówić się na termin odbioru, jeżeli pan chce swoim transportem lub jeżeli chce pan skorzystać z ich transportu, to tak samo. No i po drodze tutaj skład węglowy, po drodze do Urzędu Miasta z kopalni, no w sumie to jest odległość może kilometr, może dwa. Znalazłem na Google'ach, Google Maps, taki właśnie tutaj skład. No i przy okazji, no zapytam o węgiel. No wygląda na to, że tutaj można kupić węgiel. No tu był kiedyś chyba skład węgla. No do dzisiaj na internecie jest na płocie napisane skład. No ale gdzie tu jest jakiś biurowiec? Halo? Jest tu jakiś biuro? No i nie wiadomo, czy tu jest skup złomu, na to wygląda, bo tu złom wyziera z tych kontenerów. Pomieszczenie gospodarcze, a więc chyba nie tutaj. Halo? Jest tu kto? Halo? No nie ma, no. Halo? Tam, gdzie skup złomu, tam też i sprzedaż węgla, ale widać, że tutaj już tej sprzedaży nie ma. No nic. Gmina Czechowice Dziedzice w tym tygodniu złożyła zapotrzebowanie w kopalni w Bobrku, bo stamtąd mamy dostać węgiel na 500 ton. Na początek tego materiału opałowego. Mamy nadzieję, że ten materiał do nas dotrze w najbliższych dniach, na przełomie listopada i grudnia. Będzie on dystrybuowany na terenie gminy Czechowice-Dziedzice na trzech składach opałowych. To jest prowadzonych przez firmę PSB Cyroń oraz przez firmę Transzefal pana Józefa Kisiały. Udało się w rozmowach z tymi dwoma przedsiębiorcami ustalić bardzo korzystną na tle innych samorządów cenę tego węgla zbytu, już taką ostateczną, która będzie wynosiła 1650 zł. Było to możliwe tylko i wyłącznie z uwagi na takie wyjście z ofertą od tych przedsiębiorców, którzy rozumieli trudną sytuację naszych mieszkańców i zaproponowali taką cenę we współpracy z panem burmistrzem. Myślę, że to jest taki chlubny wyjątek na terenie województwa śląskiego. W tej chwili mam ponad 350 wniosków dotyczących zakupu paliwa stałego przez mieszkańców Czechowic Dziedzic. Mamy podpisaną umowę z Węglokoksem Kraj. Węgiel dostarczany do Czechowic Dziedzic będzie tutaj właśnie z tej firmy. Dostaniemy go w cenie 1500 zł brutto, tak jak jest cena ustawowa. Do tej ceny złożyły się koszta tutaj transportu firmy oraz koszta dystrybucji. Razem cena wyjściowa węgla dla każdego mieszkańca Czechowic Dziedzic będzie około 1500 zł. Oczywiście bez kosztów transportu. W tym przypadku koszty transportu są po stronie osoby zakupującej węgiel. Dodaję też, że ustawa zabrania wpisywania kosztów transportu do umowy ze składem budowlanym. Mówimy o tych kosztach transportu dla każdego mieszkańca. Natomiast jeśli chodzi o dystrybucję węgla dla gmin ościennych, zajmują się tym gminy ościenne. Nie ma takiej umowy między gminą Czechowice a gminami ościennymi. Tak powiedziałem, bo te też dystrybuują, więc takich i Pszczyna, i Jasienica oraz Bielsko i gmina granicząca
Bestwina też weszły w dystrybucję węgla. W tej chwili mamy informację, że w przyszłym tygodniu będą pierwsze dostawy węgla. W przyszłym tygodniu, przepraszam, 20. Którego, panie Wojtku, przepraszam? 28. To nawet nie. Musimy się wrócić. Ale dobrze, może być w przyszłym tygodniu. 28. No to. No dobra, no czyli dobre, 28. pierwsze dostawy węgla. Tak, będą dostawy węgla i po przywiezieniu będą dystrybuowane dla naszych mieszkańców. Będą certyfikaty, które dostarczy Węglokoks, będą te certyfikaty dostępne dla mieszkańców, będą też dostępne na naszych stronach internetowych. Ja jeszcze mogę powiedzieć więcej, że będziemy prosić każdego mieszkańca, czy sugerować, żeby zanim dokona zakupu węgla, czyli zanim zapłaci za węgiel, sam zobaczył, czy to, co jest na składzie, ten węgiel mu odpowiada. No niestety próbki nie dostanie, bo musimy się rozliczyć co do każdej tony, co do każdego kilograma. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować osobom, które w ubiegłym tygodniu po ostatnim naszym filmiku dokonały bardzo wysokich wpłat na konto naszego kanału tytułem wsparcia naszego kanału, okazując tym samym swoją hojność, a nie skąpstwo. Pozostałych widzów proszę, żeby tytułem wdzięczności i podziękowania za naszą pracę społeczną, którą wykonujemy chyba w dobrze pojętym interesie publicznym, stojąc zawsze po stronie prawdy, aby przynajmniej zasubskrybowali kanał i podlajkowali ten filmik i następny też. Dziękuję wszystkim Państwu za oglądanie naszego kanału i naszych filmów i szczęść Boże.